Cześć kochani, witam was serdecznie na kolejnym poranku z POW, z codziennym challenge'em i jakimś tematem. Rzucajcie tematy, jakie mam poruszać, będę jakby coś większego, to sam będę te tematy podejmować, jeżeli nie, to będę się starał jakieś wasze tematy wyciągać. Dzisiaj troszeczkę sobie pogramy i porozmawiamy o szkole, ponieważ mój syn dzisiaj w Anglii zaczyna szkołę i zaczyna ostatnią klasę, idzie do ostatniej klasy i później już można powiedzieć, za rok będzie w tak zwanej średniej klasie, w szkieletniej szkole i ma, no, powiem szczerze, że ten rok będzie dla nas dosyć mocny pod kątem szukania, składania papierów i tym podobne. Napiszcie mi, jak wy zaczęliście szkołę, bo wiem, że wielu młodych widzów tutaj jest, którzy chodzą na studia szkoły podstawowej lub średniej. No, piszcie. A my lecimy z codziennym challenge'em. Przypominam, ten deck tutaj, ten deck ogrywam i bardzo mi zależy, żeby tutaj mini pekę mastera zrobić, dużo mi jeszcze brakuje tych 150 gemów. Nagrywam to oczywiście w niedzielę, a wy to obejrzycie w poniedziałek. O, tutaj poczekajcie, bo tutaj, o, tutaj mogę te banery zebrać, te gem banery. To bym musiał też tutaj się, no, zobaczymy. Może mi się coś uda tutaj dzisiaj ugrać, jak nie, to jest ostatni dzień, żeby to wszystko dzisiaj porobić. Dobra, lecimy z walką, zobaczymy, jak ten deck się dalej, czy dobrze się sprawuje, czy nie. Przypominam, że osoby, które po raz pierwszy tutaj weszły, to gram deckiem swoim. Jeżeli przegram, biorę deck przeciwnika i gram, dopóki nim nie wygram. Przegram znowu. Oj, tutaj coś mi się zdaje, że będzie Inferno Tower, ale ja mam jakby coś za panu, strzałeczki. Ja to sobie szykuję. No tak. Chcę się szybko pozbyć. Trochę oberwałem, niestety. Moja peka nie dojdzie, ale może mi się uda Hog Ridera wypuścić. Dobra, to już wiem mniej więcej, co on ma. Rog, minionki, Hog Rider na raz. O kurde. Dobra, muszkieterka szybko tutaj. Zgarniamy temat. Okej, okay, na spółkę z wieżą. W tej akcji będzie mi potrzebny Mega Knight. Czy właśnie. Właśnie przy tych. Strzałki sobie przygotuję, bo on teraz rzuci rekrutów. Właśnie. Ale zdjąłem te minionki. Więc on wyskoczy z armią, dobrze. Kurde, doskocz, doskocz, uda się? Udało się, dobra, właśnie o to mi chodziło, żeby doskoczył. No, będę musiał uważać. Uwaga, beczka kolejna. Mogę zacząć już rzucać troszeczkę szybciej. O, ma jednak Teslę. Jaka dwa razy uderzyła. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy zawierzy. Budujemy jakiś atak powoli. Inne pekę. W ogóle mini peki nie używałem. Mini peka tutaj będzie mi potrzebna. Kurczę bele, nie udało się. No za szybko, za szybko. Teraz dobra, strzałki wykorzystam. Muszę od nowa budować na tak. Ten mi nie poszedł, to budujemy od nowa. No. Troszeczkę inaczej to spróbuję rozegrać. Oj! Chyba się uda. Dobrze, jest. Udało się to ograć w końcu.
Odpuściłem bronienie mojej wieży, przepraszam, że troszeczkę tutaj się skupiłem, ale właśnie na tym mi zależało, żeby tutaj troszeczkę to ograć. Dobra, mamy skrzynię, wykorzystam klucz, bo mam chyba tych kluczy pod dostatkiem. No 9 mam, dobra, ale mam nadzieję, że jakieś gemy wpadną. Czy będą jakieś gemy? Nie ma żadnych gemów niestety. Ale mało mini peki używałem. Więc lecimy dalej z waleczką. Uff, udało się. Na ostrzu noża to można powiedzieć było. Ale ostatecznie ten deck nadal się jakoś sprawuje. Dobra, chwilę poczekamy. Teraz widać gram z kimś tutaj z 6000 parków. Kurde, dlaczego ja się tak spodziewałem, że tu może być właśnie ten Hog Rider. I miałem Mega Knighta już na ciśnięciu. Oj, nie myślałem, że Mega Knight jeszcze przeskoczy. Jestem na wieży, ok. Jeszcze raz i jeszcze raz. Pięknie. Teraz mini peka będzie się przydawało. Właśnie zaraz na tego Hog Ridera. Ja też jestem z Hog Riderem. Poczekajcie chwilę, czekamy. Uruchamiamy muszkieterkę. No, Walkirię, ok. No, uruchamiamy Walkirię. Żeby się nie zablokować z dużą peką, to ja tutaj rzucę i mam problem właśnie, bo się zablokowałem jednak. Jednak to nie było to, co miałem zrobić. Zablokowałem trochę tym eliksirem. Tutaj muszę czekać tutaj do tego nie podwójnego eliksiru. Poczekajcie, bo troszeczkę będzie teraz utrudnione. Dobra, to zrobię tak. Nie mogę zagrać, niestety. Ale on ma tego za... no, Freeza. Ale ma farta. Hog Rider pójdzie na prawo. Przejdę to jakoś. Rider nie przeszedł jednak, kurde. Kurczę, znowu nie przejdę. Teraz będzie problem. Niestety. I chyba jest, dobra, poczekajcie. Chyba się udało przedostać pod wieżę. Ale wyszło. Ale wyszło, dobra. No to mówię, ten deck nadal się sprawdza. Udało się tutaj ładnie wygrać.
No i cieszę się. Troszeczkę podczas, nie potrafię jeszcze podczas grania. Widzicie, jak się bardziej skupię, to mi troszeczkę to lepiej wychodzi. Podczas grania jeszcze nie umiem tego, żeby sobie normalnie z wami porozmawiać. Więc troszeczkę podczas tego grania się skupiam, ale wyszło. No dobra, miało być troszeczkę dzisiaj o angielskiej szkole i polskiej, tam coś o szkole. No mówiłem już, mój syn wraca do szkoły, wy już wróciliście chyba w środę, w poprzednim tygodniu. No ale dobra. Na tyle chyba na tą chwilę obecną skończymy. Życzę wam miłego poniedziałku. Codzienny challenge jak zwykle, lecimy dalej, nie poddajemy się, odbudowujemy wszystko. Niebawem chyba dzisiaj poniedziałek. Dzisiaj coś chyba fajnego ma wlecieć info. Nie wiem jeszcze, czekam na informację. Trzymajcie się cieplutko, cześć.